W tym odcinku wykonam renowację korektora graficznego firmy Pionier, model SG9500. Korektor jest to bardzo proste technicznie urządzenie. Wręcz powiedziałbym, że przy serwisie takiego urządzenia nie jest potrzebny elektronik, a potrzebny jest bardziej mechanik, złota rączka, tak zwany majster, który wykona praktycznie tylko i wyłącznie prace mechaniczne, ponieważ jedyne, co trzeba w tym urządzeniu wykonać, to rozmontować wszystkie przełączniki oraz potencjometry, wyczyścić, nasmarować i złożyć. I na tym będzie polegał serwis tego korektora graficznego. Urządzenie banalnie proste, składające się praktycznie z trzech bloków. Mamy tutaj kanał lewy, kanał prawy i zasilacz. Tu są prawdopodobnie układy wzmacniaczy operacyjnych. Całość oparta jest na regulowanych filtrach. Praktycznie zero elektroniki. Banalnie prosta konstrukcja. To, co ewentualnie trzeba będzie zrobić, to sprawdzić kondensatory, czy są sprawne. Jeżeli sprawne, zostawiam w oryginale. Tradycyjnie całe urządzenie wymyć, wyczyścić przełączniki, bo już można zauważyć, że są chyba pryskane, bo coś tutaj jest, jakiś ten przełącznik tłusty. I na tym będzie polegał serwis. W związku z tym praktycznie 99% czasu będzie poświęcone na montaż i demontaż elementów mechanicznych, a z elektroniki do naprawy nie przewiduję to praktycznie niczego. Nawet nie pokusiłem się o to, żeby sprawdzić, czy korektor jest sprawny, ale to już u mnie jest taki standard. W każdym razie po podpięciu do sieci i włączeniu włącznikiem sieciowym nie świeci lampka power. Od razu można co zauważyć, że ten włącznik sieciowy jest do remontu, z tego względu, że smar, którym jest nasmarowany, stracił swoje właściwości i nie pstryka. Wręcz trzeba go bardzo mocno przesuwać, blokuje się i to blokowanie jest na 99% spowodowane zaschnięciem oryginalnego smaru. Co do potencjometrów suwakowych, wymagają czyszczenia, ponieważ również smar, który jest w nich zastosowany, stracił swoje właściwości przez to, że nie były używane i również z biegiem czasu. Powoduje to, że jeżeli taki potencjometr nie jest długo używany, on się przykleja praktycznie i trzeba użyć więcej siły, żeby go wręcz oderwać z tego swojego miejsca, żeby nim poruszyć. Przełączniki oczywiście też do wyczyszczenia. Praca, tak jak powiedziałem, praktycznie tylko mechaniczna. Wszystkie elementy są, całość jest kompletna, 100% w oryginale, w bardzo ładnym stanie wizualnym, bez rysy. Można się takim urządzeniem zająć. Jeżeli byłoby podrapane i zniszczone, to wtedy sens naprawy, myślę, że nie ma sensu, ponieważ czas poświęcony na naprawę będzie niewspółmierny do wartości fizycznie takiego mechanicznie zniszczonego urządzenia. W związku z tym nie opłaca się naprawiać czegoś, co jest mechanicznie uszkodzone. Jeżeli ten egzemplarz jest ładny, tak jak tutaj widać, to wtedy można się pokusić o jego pełny serwis. Tutaj wychodzą takie plastiki z gałek, to będzie trzeba powklejać, ale to są wszystko drobiazgi. Jak zawsze zaczynam od demontażu panela przedniego. Panel przedni później zostanie zabezpieczony pianką, odłożony w bezpieczne miejsce, tak żeby się nie zniszczył, bo to jest najważniejsza część tego całego urządzenia, wpływające na jego znaczną wartość oraz estetykę. Po zdjęciu pokrywy będzie łatwo zauważyć, czy było pryskane czymś, czy nie było pryskane i czy była już jakaś wcześniejsza ingerencja. To wygląda całkiem ładnie. Trochę kurzu standardowo. Myślę, że będę pierwszą osobą, która zacznie cokolwiek grubszego przy tym urządzeniu robić. Jak Państwo widzicie, demontaż tak prostego egzemplarza zajmuje dosłownie kilka minut. Wszystkie śruby mamy tutaj w oryginale. Co prawda śruby od pokrywy bocznej są już troszeczkę poharatane, co świadczy o tym, że był już kilkukrotnie rozkręcany. Nie wiem w jakim celu, ale to też się może okazać za chwilę. Tu mamy jakąś śrubę, która się obraca w kółko. Aha, tu jest taki wspornik, kołek. No coś już było odkręcane, mamy tu jakieś ślady, tutaj też.
ale nie widać tu żadnego środka na pokrywie smarującego. Więc bądźmy dobrej myśli, że będzie wszystko jak najlepiej. Od spodu nie ma dodatkowych żadnych płytek montażowych. Dwa bezpieczniki sieciowe. Jest to urządzenie na napięcie uniwersalne, zasilające. Mamy tutaj selektor napięcia zasilania. Można rozkładać dalej. To wszystko będzie do zdemontowania. Cały ten przód będzie trzeba odkręcić. Tutaj pewnie żarówka do wymiany. Albo jest to kwestia przepalonej żarówki, albo jest to kwestia rzeczywiście jakiejś usterki, ponieważ kupiłem ten sprzęt jakieś 10 lat temu i powoli zaczynam wyciągać swoje rzeczy do serwisu. Kiedyś trzeba to ponaprawiać. I tak jak wspominałem wcześniej, włącznik sieciowy stoi dęba. Tak się prezentuje urządzenie po zdemontowaniu. Mamy dwa przełączniki, były już tutaj wypryskane, są tłuste oba. Tu jest zespół potencjometrów. Tak, żeby uniknąć urwania tych przewodów łączących płytkę drukowaną z ramą, na początek odlutuję wszystkie tutaj potencjometry i następnie będę po kolei odkręcał i regenerował. I wtedy uniknę tego, że gdzieś mi się te przewody urwą. Są to przewody typu drut sztywne. Włącznik sieciowy firmy Noble do rozmontowania. To pokażę później. Tam jest taki kołek metalowy długi, popychacz i ten kołek jest nasmarowany tym smarem, który należy wymienić na nowy. I będzie włącznik sieciowy zregenerowany. Całość, jak ja to już robię od zawsze, trafi do mycia w wodzie. I na tym praktycznie będzie polegał serwis. Więc nie wiem, ile to czasu zajmie. W sumie myślę, że nie jest to jakaś taka bardzo czasochłonna praca, ale jednak kilka godzin na pewno się nad tym zejdzie. Zespół potencjometrów wymontowany. Ładnie się to prezentuje, powiem, nawet całkiem nieźle. Tu będzie dużo, dużo pracy, to znaczy dużo czasu na to trzeba poświęcić. I jeszcze do wymontowania te przełączniki. Proszę zwrócić uwagę, jaki ten przełącznik jest długi. W żadnym urządzeniu firmy Pioneer nie widziałem tak długiego przełącznika jeszcze. To jest standardowa długość. Troszeczkę dłuższe występują w jakimś wzmacniaczu chyba SA1000. Ale tej długości, no to już naprawdę jest rekord. W związku z tym jeszcze te dwa przełączniki do wymontowania. Po wymontowaniu tych przełączników całość trafi do mycia. No i kolejna czynność to praca z tym całym zespołem. Jak na razie cała operacja zajęła około 35 minut. Przełączniki wyglądają bardzo ładnie. Nie są jakieś strasznie zanieczyszczone. Tutaj na końcówkach tylko. Ten mniejszy przełącznik był już wcześniej czymś wysmarowany, ponieważ mamy tutaj resztki oleju na tym elemencie plastikowym. Tu już są dwa potencjometry wyczyszczone. Wyglądają bardzo ładnie. Kolejny otworzę. Nie chcę tutaj rozkładać od razu dużej ilości tych potencjometrów, bo to nie ma sensu. Chociaż wszystkie są identyczne i można by je wszystkie rozłożyć i później jednocześnie zmontować. Ale pracę podzielę na etapy. Otwarty. I tu mamy brudne ścieżki, a tu mamy czyste ścieżki. Wacik. I możemy zacząć czyścić. I taką operację trzeba przeprowadzić we wszystkich potencjometrach. Jest ich chyba 20 sztuk. Gotowe. Następną czynnością będzie usunięcie smaru. Aha, jeszcze jedna uwaga. Tu jest kulka w środku. Trzeba uważać, żeby tej kulki nie stracić. Tu mamy kulkę ustalającą środek. Jeszcze trzeba przeczyścić tutaj te ślizgi. Kolejną czynnością będzie usunięcie smaru, które się tu znajduje w środku, w tym elemencie metalowym. Ten smar będzie dobrze
rozpuszczalny w benzynie ekstrakcyjnej. Jest to smar mineralny jeszcze zapewne, po to, żeby nałożyć nowego smaru. Natomiast dobór smaru jest tutaj dosyć istotnym elementem. Tu też trzeba ten smar usunąć z tego elementu ślizgowego. Dlatego, że jak zastosujemy zarzadki, to nie będzie tego efektu hamowania. Natomiast jak zastosujemy zagęsty o zbyt dużej gęstości i zbyt dużej lepkości, wtedy będziemy mieli taki efekt, że będzie ciężko tym potencjometrem przesunąć, ale może wystąpić też taki efekt, że podczas przesuwania, po nasmarowaniu zbyt gęstym smarem, będzie efekt zrywania. Jeżeli mamy smar odpowiedni, więc czy przesuwamy szybko, czy wolno, mamy hamowanie, ale przy bardzo gęstym będzie szło bardzo powoli i nagle ta przyczepność się zerwie i potencjometr spadnie. Trzeba odpowiednio dobrać smar do tego potencjometru. I teraz ja bym zastosował tu inny na przykład do tego typu potencjometrów, a jak mamy stereofoniczne, takie dwukrotnie większe, szersze, praktycznie podwójne, gdzie powierzchnia ślizgu jest dwukrotnie większa, wtedy już można zastosować smar o mniejszych właściwościach lepkości. Dlatego, że mamy wtedy większą powierzchnię tarcia. To są takie szczegóły dość istotne. I nowego smaru nie wolno nakładać i mieszać ze starym, ponieważ to nie ma wtedy najmniejszego sensu taka czynność. Potencjometry suwakowe są to wręcz, bym powiedział, najprostsze elementy do regeneracji. Niepotrzebne są tutaj jakieś gwintowniki, tokarka, wiertarka i inne dość bardziej złożone narzędzia. Po nasmarowaniu, po zamknięciu tych potencjometrów będą one gotowe. Te elementy pracują na sucho, więc nie będę ich niczym smarował. Zespół suwaków gotowy. Bardzo dobrze sprawdza się do tych potencjometrów smar numer 8. Smar jest o dużej lepkości, ale o niskiej gęstości i w zupełności do nich wystarczy. Natomiast jeżeli chcemy uzyskać bardzo duży opór w przypadku potencjometrów na przykład stosowanych w pulpitach mikserskich, to polecam smar numer 6. To są te dwa smary, które spokojnie możemy używać do potencjometrów suwakowych. 8 to jest nowość u mnie, natomiast 6 już jest od około 1,5 roku albo 2 lat dostępna w sprzedaży. Tak jak wspomniałem, różnica polega przede wszystkim na lepkości tych obu smarów. Ten jest bardziej lepki od numeru 6, ale również rzadszy. Efekt jest taki, że tu możemy użyć mniejszej siły do przesuwania, natomiast ta wersja, jeśli chodzi o potencjometry w stołach mikserskich, one mają troszkę inną konstrukcję, mogą być dużo, dużo dłuższe. I czasami tak, żeby nie nastąpiło podczas jakiegoś tam działania werworze i żeby nie było takiego efektu, że coś musimy szybko przyciszyć i na takim pulpicie mikserskim przesuwamy natychmiast, wymagany jest czasami troszkę większy opór. Więc w tym momencie polecam smar numer 6, a do takich podstawowych zdecydowanie 8. Teraz do złożenia są dwa przełączniki przesuwane, dźwigniowe. Tu już też zostało to posmarowane odpowiednim środkiem. Oryginalnie te przełączniki pracują na sucho, ale wolę zabezpieczyć, żeby się nie tutaj pokrywały tym nalotem, więc stosuję odpowiedni środek do tego celu. Szorowanie. Można byłoby tylko i wyłącznie odkurzyć, ale ja tak nie robię. Nie lubię, jeżeli coś jest brudne. Jeżeli coś ma być po renowacji, jest to jednoznaczne z tym, że ma być czyste. Wiem, że takie czynności nieraz spotykają się z krytyką, ale na to nie zwracam uwagi. Całość spryskałem środkiem do mycia. Jest to rozcieńczony detergent biodegradowalny. Cała operacja zajmuje kilka minut.
Akurat w przypadku tego egzemplarza to jest on bardzo czysty, nie jest praktycznie zabrudzony, więc operacja mycia trwa dosłownie chwilę. Detergent robi swoje. Takim sposobem sprzęt będzie pozbawiony 40-letniego brudu. I można opłukać. Całość dokładnie opłukana z brudu. Teraz będzie kolej na suszenie przy pomocy sprężonego powietrza. Pistolet, kompresor i suszymy. Operacja suszenia trwa często dużo dłużej niż samego mycia, ponieważ trzeba to bardzo dokładnie wszystko wydmuchać. Następnie po takim osuszeniu sprzęt leży co najmniej tydzień przed pierwszym uruchomieniem. Po umyciu można powalczyć z włącznikiem sieciowym. Jednak tutaj trzeba go dość dokładnie rozmontować. Składa się to z kilku elementów, ale jest jeden mały problem z tym konkretnie modelem firmy Noble. Ponieważ trzeba rozgiąć te dwie tutaj blaszki i z drugiej strony kolejne dwie. I tu mamy o tyle kłopot, że to jest tak materiał wykonany, z takiego materiału, że potrafią później odpaść podczas ponownego montażu. W związku z tym czasami zdarza się, że trzeba to później polutować. Jest rozmontowany. Ta część tutaj jest jak najbardziej w porządku, nic się nie klei. Natomiast tak jak wcześniej mówiłem, tu mamy taki element, który wchodzi i wychodzi. I ten element jest tu posmarowany. I całość jest, że tak określę, stwardniała na maksimum. Przy okazji, jeżeli już mamy coś takiego rozmontowane, no to wypadałoby również wyczyścić w środku styki. I to już jest troszkę prostsza metoda. Tu mamy takie blaszki, cztery. Te cztery blaszki trzeba odgiąć i praktycznie przełącznik będzie rozmontowany w dwie minutki. Ten włącznik sieciowy jest bardzo zrobiony pancernie. Jest bardzo porządnie wykonany, ponieważ mamy tu wnętrze ze stykami, które bardzo ciężko przypalić, bo w formie styków to są takie dwa wielkie kołki. Ale to, że kołków się nie da uszkodzić, to zrozumiałe. Natomiast mogą się tutaj przypalić te małe piny, które tutaj są widoczne i trzeba to wyczyścić. Natomiast najbardziej istotny jest ten tutaj element tego właśnie popychacza, który jest cały zanieczyszczony starym smarem. Po jego wyczyszczeniu trzeba nałożyć nowy smar, zmontować i całe czyszczenie włącznika sieciowego zajmuje dosłownie kilka, może kilkanaście minut. Ze złożeniem może być troszeczkę problemów, jak ktoś nie ma z tym doświadczenia, z tego względu, że mamy tutaj takie dwie sprężynki cienkie i te sprężynki muszą wejść tutaj w rowek tego plastikowego kołnierza. O, już chodzi całkiem nieźle, ale jeszcze się trochę blokuje. Jeszcze trzeba, no najlepiej będzie zdjąć ten element plastikowy, wysunąć ten kołek i wyczyścić wewnątrz tą tuleję z aluminium.
To będzie najpewniejsze, ponieważ tak to zawsze po czyszczeniu samym rozpuszczalnikiem jakieś tam śmieci mogą w środku zostać i to się może po jakimś czasie z powrotem zacząć zacierać. Taka jest mniej więcej w skrócie procedura czyszczenia włącznika sieciowego. No i tak jak mówiłem, benzyna odparowała i już to zaczyna się blokować, już nie chce samoistnie się przesuwać. Trzeba rozmontować wszystko do końca. Praktycznie po zamontowaniu tych podzespołów, jeszcze przed zamontowaniem przedniego panela, można będzie wykonać testy korektora, czy on działa, ponieważ tak jak wcześniej mówiłem, nie sprawdzałem, czy ten sprzęt w ogóle jest sprawny. Przód zmontowany. Teraz trzeba zamontować przewód sieciowy. W oryginale był przewód sieciowy obcięty od środka, dołożona kostka i tu wystawał ten w kolorze szarym. Wymontowałem blokadę i zamontuję tego typu przewód sieciowy w to oryginalne miejsce. Jakiś używany. W każdym razie na pewno będzie lepszy niż ten taki cieniutki, który był przez kogoś założony. Żarówkę sprawdziłem, żarówka jest przepalona. Także jest duża szansa, że to urządzenie będzie po zamontowaniu przewodu sieciowego działało poprawnie. Korektor gotowy, bardziej bym to potraktował jako przerwę w bardziej skomplikowanych czynnościach. Takie odprężenie od złożonych tematów. W każdym razie maszyna gotowa. Tu przy okazji skończyłem renowację dwóch identycznych rewoksów B226 i przy okazji również mam chwilę, żeby je potestować. Także na tym kończę prace związane z tak zwaną renowacją korektora SG9500 i dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka.